86% Polaków chociaż raz w miesiącu jada na mieście. 90% osób przy wyborze restauracji sugeruje się ceną. Najczęściej wybieraną poza domem potrawą jest kebab. W badaniu na temat tego, co najchętniej jemy na mieście, najwięcej, bo aż 40% osób wskazało właśnie kebab. 29% badanych wskazało kuchnię polską. Ola, co według Ciebie bardziej się opłaca? Jedzenie w domu czy jedzenie na mieście? Na mieście. Po pierwsze, nie tracisz czasu, a po drugie, nie marnujesz jedzenia. Czasami kupię za dużo, nie zdążę zjeść, a później trzeba już wyrzucić, bo niestety jest nieświeże. W takim razie sprawdźmy. Ty będziesz jeść na mieście, a ja będę gotować. Policzymy czas i pieniądze. Deal. Na początku zobaczymy, która opcja bardziej opłaca się dla jednej osoby, a później zobaczymy, jak to wygląda w przypadku pary. Zanim zacznę gotować, muszę oczywiście zrobić zakupy. 24 minuty zajęło mi zrobienie zakupów na cały dzień. Jutro mogę gotować. Smacznego. Dziękuję. Jajecznica z pieczywem i kawa. Cena 16 zł. Ja też mam ochotę na jajecznicę. Za dwie bułki, jajka, boczek oraz inne dodatki zapłaciłem 7,60. Do tego kawa, dwie łyżki kawy, około 30 groszy. Łącznie śniadanie wyszło mi 7,90. Czas przygotowania 18 minut. Na drugie śniadanie przygotowałem sobie dwie kanapki z wędliną i pomidorem. Cena produktów 4,20. Ile czasu zajęło mi ich przygotowanie? 3,5 minuty plus dodatkowo 2 minuty na posprzątanie. Ja drugie śniadanie kupiłam u pana kanapki. Za dużą kanapkę z wędliną i ogórkiem zapłaciłam 6,50. Co prawda zanim dopchałam się do kolejki minęło 5 minut, ale w tym czasie pogadałam z koleżanką przez telefon. Na obiad przygotuję carbonarę i krem z pomidorów. A ja idę na lunch. Składniki na krem pomidorowy kosztowały mnie 7,12, na carbonarę 11,58, łącznie 18,70. Poświęciłem 50 minut na przygotowanie i około 15 minut poświęcę na posprzątanie tego wszystkiego. Ja zjadłam dwudaniowy lunch. Krem z brokułów i carbonarę. Cena? 22 zł. Na lunch czekałam równe 7 minut. Co prawda, mam jeszcze krem z pomidorów z obiadu i jeśli go szybko nie zjem, to się zmarnuje, ale na kolację mam ochotę na tosty. Ja pójdę śladem większości Polaków i zamówię kebaba. Jem już czwartego tosta, za pieczywo, ser, szynkę i pomidory zapłaciłem 8,20, a całość przygotowań oraz sprzątanie, które mnie czeka, myślę, że zamknę w 20 minut. Dzień dobry. Dzięki. Za kebaba zapłaciłam 12 zł. Zamówiłam w pobliskim kebabie, więc za dostawę nie płaciłam. Ola, ile kosztowało Cię jedzenie na mieście? 56,50. A Ciebie jedzenie w domu? Produkty kosztowały mnie 39,50, do tego doliczę 2,50 za wodę i prąd. Razem wyszło 42 zł. A ile czasu zajęły Ci zakupy, gotowanie i sprzątanie? 143 minuty, czyli prawie 2,5 godziny. Czyli co, opłaca się samemu gotować? To zależy. Co prawda zaoszczędziłem w porównaniu do Ciebie 14,50, a licząc, że codziennie bym gotował w domu, a Ty jadła na mieście, przekłada się to miesięcznie na 435, a rocznie na prawie 5300 zł oszczędności. Można mieć za to fajne wakacje. Ale za to ile mniej czasu? Racja. 2,5 godziny gotowania przełożyły się na 14,50 oszczędności. Jeżeli w tym czasie możesz zarobić więcej niż te 14,50, to nie ma absolutnie żadnych podstaw ku temu, żeby gotować w domu, jeżeli masz to robić tylko po to, żeby zaoszczędzić. A jak te koszty wyglądają w przypadku pary? Jeśli chodzi o jedzenie na mieście, koszty wtedy rosną dwukrotnie. Ola plus jej para wydaliby wtedy 113 zł.
Jeżeli jednak para czy współlokatorzy decydują się razem gotować w domu, można mówić o efekcie skali. Koszt ugotowanych przeze mnie dań dla dwóch osób to 71,40, czyli w porównaniu do jedzenia na mieście oszczędności wynoszą 41,60 dziennie. W skali miesiąca 1248 zł, a roku 15 184 zł. Poza tym można podzielić się czynnościami związanymi z gotowaniem i dzięki temu zaoszczędzić czas. W sumie jaką różnicę to robi, czy przygotowujesz posiłek dla jednej, czy dla dwóch osób? Oczywiście na jedzenie na mieście, tak samo jak i gotowanie w domu, mógłbym wydać o wiele, wiele mniej, ale mógłbym także znacznie więcej. Gdybym na przykład stołował się tylko w fast foodach albo w barach mlecznych, mógłbym spokojnie wydać połowę tego, co Ola. Gdybym używał tylko najtańszych produktów, albo cały dzień jadł na przykład tylko parówki, również wydałbym o wiele, wiele mniej. Na jedzeniu w domu można zaoszczędzić, głównie jeżeli gotujemy dla więcej niż jednej osoby. Jeżeli gotujemy tylko dla siebie samego, wtedy oszczędności nie są aż tak powalające. Musimy doliczyć bardzo dużo czasu na zrobienie zakupów, przygotowanie posiłku i posprzątanie po nim, a jak wiadomo, czas to pieniądz. Wyślij to komuś, kto ma zabrać Cię dzisiaj na miasto coś zjeść. A teraz zapraszam Was na highlight